Cześć, witajcie, ja jestem Ptak, a to jest gra Osmos, czyli tytuł kolejny z gatunku indie, należący do, tytułów bardzo grywalnych, lecz często kulejących pod jakimiś tam aspektami graficznymi, wizualnymi, ale nie w tym tytule. Ta gra niezależna jest bardzo ładna, bardzo dobrze zrobiona. Więc co mogę zrobić, powiedzieć więcej? Gra ciężka do wytłumaczenia w jak najprostszy sposób. Najlepiej pokazać, jak to się gra, więc co mogę zrobić? Zacznijmy! W tej misji zależy o tym, żeby wciągnąć tą oto wybraną przez nich kulkę. Oczywiście kulka też to jest pojęcie względne. Jak najprościej wytłumaczmy. No ale o co chodzi w tej grze? Zajmamy sobie swoją kulę, zaczynamy i uderzając z jednej ze stron po prostu wypuszczamy jakąś swoją malutką kulkę, która pozwala nam się poruszać. Aby tak nas odpycha. I musimy zjadać mniejsze od siebie kulki, tak aby móc potem zjeść te większe. To jest, mam nadzieję, że do teraz logiczne. Trzeba uważać z tym przyspieszeniem, nie możemy się dać zjeść. Odsuwamy się. Jest to poziom pierwszy, więc tak naprawdę tutaj się tamci nas nie tak nie zaatakują za bardzo. A trzeba uważać, bo tutaj bardzo szybko możemy zginąć, bo w późniejszych poziomach przeciwnicy już na nas polują bardziej. Więc trzeba jak najbardziej się uczyć już tutaj manewrować. Ja na razie jestem jako początkujący taki gracz. Powoli tutaj poruszam się, uczę się tam w to grać. Tytuł jak najbardziej, jak słyszycie, muzyka jest wybitna. Bardzo dobra, bardzo miło się to słucha. O jednak nasz tutaj, tego co mamy ściągnąć, widać się tutaj nieźle nakarmi, więc lepiej zacznijmy go dogadać. Ja tutaj powoli sobie rozmawiam i nie skupiam się najbardziej na tym, co musimy zrobić, a jest tutaj dosyć trudne, bo oni naprawdę jak najbardziej ucieka ode mnie, przez co często mogę zużyć dużo moich, że tak powiem, baloników, żeby zacząć się przyspieszać, jak tutaj pokazałem w ten sposób. Przez co widzimy, szybko się zmniejszam, mogę łatwo zginąć, ale lepiej tego nie róbmy, żeby tutaj teraz nie było, tak powiem w cudzysłowie, wiochy, że zginąłem. Jak widzimy, przez to był taki zielony mocno, to oznacza, że jesteśmy już na wielkości takiej, że możemy go wciągnąć. Oczywiście to nie jest takie proste, bo on zacznie od nas uciekać, możemy przypadkowo dać sobie po prostu w kość samym tym gonieniem. Trzeba spokojnie się rozwijać i teraz na przykład spróbujmy go złapać. Szybko rozpędzenie się. I zjemy. O, udało się i w ten sposób zakończyliśmy. Oczywiście, jeżeli pamiętajmy, że jeżeli gramy w to pierwszy raz, mamy większy problem z tym, żeby opanować się. Oczywiście ja też to oczywiście nie zrobiłem najlepiej, bo mogłem to oczywiście. Oczywiście, przepraszam za powtórzenie słowa oczywiście, ale dla mnie jest to oczywiste. Dla was może nie, więc no tutaj chodzi o to, żeby się powiększać. Oczywiście nie w wszystkich trybach, ale w tym. No i teraz tutaj musimy wciągnąć kolejną oto kulkę, więc rozpocznijmy. No, chodźmy tutaj zjeść, chodź tutaj, ham. Jedzony. Teraz tego dużego, to dużego oczywiście, względnie dla mnie dużego. Rozpędzimy się tutaj. Chyba go zjem? Zjem go. O, zjadłem go, to dobrze. Szybko rozpędzenie się. Jako, że szybko poruszamy się, wolę teraz nie manewrować, niech sobie tutaj po prostu lecę. Możemy oczywiście scrollem odsunąć od nas, żeby sobie wszystko lepiej zaobserwować, na przykład znaleźć największego, żeby go zjeść, po prostu zjeść. Też pojęcie względne. Ta gra cała jest takim... jest ona skonstruowana w ten sposób, że ciężko mi tak używać tych prostych słów, żebyście rozumieli jak najbardziej tą grę, bo za pierwszym razem obejrzenie może to być w jakiś sposób niezrozumiałe. No ale nie wiem, czy powiedziałem o wszystkim, więc jeszcze raz powtórzę. Pamiętajmy, żeby tutaj nie przytrzymać za długo, bo
możemy szybko się zmniejszyć i niby goniąc kulkę, która była u nas mniejsza, okazuje się, że nagle nas zje. No ale jeżeli chcecie sobie pograć w ten tytuł, to gra kosztuje około chyba 10 euro, wydaje mi się, że 10 na Steamie. Być może się mylę, ale tak mi się wydaje. Oczywiście jest pewnie też demo, więc jeżeli ktoś chce sobie najpierw popróbować w demo, to najpewniej je znajdzie. Nie wiem, czy na pewno na Steamie, ale na pewno jest też na Android Markecie, więc jeżeli ktoś na komórce chce sobie pograć, jak najbardziej jest ten tytuł. Wersja demo jest dostępna. Jesteśmy już dosyć duzi, więc może przyspieszmy. I zjedźmy. Jako, że byłem duży, to po prostu mogłem sobie pozwolić na duże przyspieszenie. Dzięki temu wygrałem, więc przejdźmy sobie dalej. I dalej słuchajmy tej oszałamiająco dobrej muzyki, pasującej do tego powolnego w pewnym miarze tytułu. Wszedłem ten poziom, odblokowałem sobie drugi, ale drugi nie zaczniemy, bo ten już jest trudniejszy, więc nie chciałbym tutaj przedstawiać czegoś, co może chcielibyście sami przejść, zobaczyć sobie, jak to wygląda. Przejdź może ten rodzaj gry. Stań się największym, więc poziom prosty, ale pamiętajmy tutaj, że zauważmy tutaj, że jest tutaj pokazana taka obręb, którym się poruszamy. Jeżeli na przykład ruszymy w tą stronę, to on się zmieni. Może się okazać zaraz, że wpadniemy w to, czego byśmy oczywiście nie chcieli. Więc musimy się powiększać. To jest dosyć trudne dla mnie przynajmniej na razie do zrozumienia, na czym to dokładnie polega. To przez to, że gram w tą grę bardzo króciutko. Ale jest to jak najbardziej tytuł ciekawy. Jak to wygląda? Muszę jakoś tutaj się powiększyć w jakiś najszybszy sposób. O, koliduje z czymś. No to bardzo niedobrze. Zjemy tego. Trochę się odsuniemy w tą stronę. O, jakoś tutaj widać, wychodzi na to, że złapaliśmy się w takim obręb, że możemy zaraz zginąć, więc lepiej tutaj zmieńmy naszą trajektorię lotu, że tak powiem. No, mniej więcej się poruszamy tutaj. Możemy się powiększyć, co to bardzo ładnie wygląda. Zwiększyć swoją wartość moralną, że wydaje nam się, że jesteśmy duzi. Naprawdę jesteśmy malutcy. I w ten sposób wygląda ta rozrywka. Piszcie, jakie macie jakieś pytania związane z tym tytułem, bo tytuł jak najbardziej warty kupna, tak według mnie przynajmniej. Jeżeli ktoś lubi gry, które są inne, bo wszyscy mamy już dość kolejnych to tytułów wybitnych w jednym wymiarze, a w drugiej powtarzalnych. Kolejne to Call of Duty, kolejne Need for Speedy, kolejne gry, które się powtarzają w sposób bardzo typu kalka. Kopiuj, wklej, strzelanka, 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 wyścigi, takie. I to, co się powtarza cały czas. Od tego chcemy odejść, od tego jest właśnie ten rynek indie, gier niezależnych, który jak najbardziej przedstawia nam to, co jest najlepsze w grach, czyli ciekawy, innowacyjny gameplay, który nie jest całkowicie nie do wymyślenia, lecz jest to tytuł taki miły do grania, że naprawdę warto sobie zagrać tylko po to, żeby sobie się pobawić. Powiększajmy. Jedzmy sobie spokojnie przeciwników tutaj i konsumujmy ich. Żeby się powiększać, tutaj powoli sobie stać się coraz większym, to już widzę, że to jesteśmy dosyć duzi. Więc może wróćmy jakoś tak na teren naszych łowów.
podstawowych. Jeszcze to wiem, co być największy to znaczy, że chyba trzeba zjeść to środkowe. Nie jestem pewien, bo gram tutaj w ten rodzaj gry po raz drugi i nie przeszedłem tego poziomu jeszcze. No, ale jak najbardziej fajne, że jest to dosyć ciekawy tryb, fajnie to się gra, bardzo przyjemnie. No i ta muzyka cały czas taka spokojna, taka czasami spokojna, czasami taka bardziej atakująca nasze uszy. Bardzo miła, bardzo taka, no właśnie, taka jedyna w swoim rodzaju, taka bardziej wydająca się retro. Naprawdę ciężko mi to określić, ale jest naprawdę wszystko ładnie, przyjemnie, to działa ze sobą. I to jest chyba najważniejsze w tym. Przyspieszmy się. Ajajaj, przydałoby się tutaj złapać kogoś. Przepraszam, że tak się zamykam, ale naprawdę ta muzyka tak ładnie tak działa na mój umysł i tak sobie spokojnie można grać. Bardzo odprężająco, z czego chyba nie wspomniałem, ale chyba to czuć. Wow. Co ja mogę więcej mówić? Zagrajcie sami i napiszcie, czy chcecie może jakieś więcej materiału z tego tytułu, bo tytuł świetny, odprężający, spokojny. Wydaje mi się, że ta muzyka pasowałaby do każdego audiologu, że tak powiem, do każdego materiału, do każdego filmu tak naprawdę związanego z YouTube'em. Wow, okazało się, że jestem największy, więc wygrałem. Więc wow, tytuł świetny. Cieszę się, że kupiłem go na Steamie, że udało mi się to w promocji dostać ten tytuł, bo jest naprawdę wybitny wręcz. Może wydawać się taki dosyć nudny. Może dla niektórych być nudny, ale tak naprawdę w świecie, w którym wszystko robimy, w każdej grze jest akcja, 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 akcja. Wydaje mi się, że ten tytuł właśnie jest ciekawy i w żaden sposób nie nudny. Jeżeli ktoś lubi się odprężyć, uspokoić, chce sobie pograć jakiś tytuł, który nie wymaga od niego jakiejś tam umiejętności, super umiejętności, super doświadczenia, po prostu prostego sobie pykania w ten tytuł, to ten tytuł jest jak najlepszy, jak najbardziej pasujący do tego rodzaju ludzi. Wydaje mi się, że to wszystko, co chciałem tutaj zapewnić, wam pokazać. Dzięki za oglądanie i cześć!